Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie witam wszystkich w kolejnym odcinku Duchowego Przewodnika. W naszym ostatnim spotkaniu rozwinęliśmy zagadnienie pojęcia gorliwości w życiu duchowym. W dniu dzisiejszym omówimy kwestię wpływu cnoty roztropności na życie duchowe. Dlatego już teraz serdecznie zapraszam wszystkich widzów do oglądania kolejnego odcinka Duchowego Przewodnika. Jest taka pobożnościowa anegdota, że kiedy na zebraniu starych pustelników każdy z nich wymieniał jakąś cnotę, którą uważał za najwyższą, najważniejszą oraz podawał tego powody, wielki święty Antoni przyznał pierwszeństwo roztropności, gdyż ona wszystkim pozostałym cnotom nadaje właściwy kierunek. Gdy mówimy o cnocie roztropności, a właściwie jej braku, gdy czynimy za wiele, to nie mam tutaj na myśli nadmiaru pracy dla Boga, lecz zauważmy, że obciążanie się ponad miarę łaski nam udzielonej oraz ponad nasze siły nie będzie prowadziło nas do duchowej doskonałości. Pamiętajmy, że Bóg powołuje każdego na pewien stopień doskonałości, a nie wyżej. I chociaż nigdy nie dowiemy się za życia, jak wysoki stopień mamy osiągnąć, dopiero to się stanie, gdy staniemy przed Bogiem. Wtedy dowiemy się, do jakiego stopnia duchowej doskonałości zostaliśmy powołani. I pamiętajmy również, że na każdym kroku łaska jest nam udzielona właśnie w określonej mierze i powinniśmy się wystrzegać, by nie iść dalej, aniżeli nas prowadzi aktualna łaska otrzymana od Pana Boga. Łaska nie usuwa naszej niemocy ani chwiejności. Na przykład umartwienie jest polem, gdzie człowiek dobrej woli łatwo może dać się unieść względom ludzkim i pójść za daleko. Ma to zastosowanie zarówno w umartwieniu wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Roztropność wówczas uczy nas pamiętać, że umartwienie jest środkiem, nigdy zaś celem w życiu duchowym. Z drugiej jednak strony cnota roztropności przestrzega, że zaniedbywanie umartwień jest prawdziwą trucizną dla życia duchowego. Nikt nie podejmuje czegoś dla Boga, by się potem od tego odwracać z powodu trudności wytrwania, bez ciężkiej niestety szkody dla duszy. Zobaczmy, że nie chodzi tu o to, by nie podejmować niczego, lecz by podejmować roztropnie z zastanowieniem. Roztropność uchroni umartwienie przed najlżejszą skazą chęci wyróżniania się spośród innych. Ona sprawi, że miłość ku bliźnim będzie brała górę nad żądzą zaparcia się siebie i umartwienia. Ona udzieli pierwszeństwa przed umartwieniami, owym obowiązkom stanu, do których jesteśmy powołani. Wreszcie, skoro okaże się, że jakieś umartwienie wpływa szkodliwie na nasze codzienne działanie, że czyni nas w jakiś sposób opryskliwymi względem innych ludzi, to wówczas właśnie roztropność nakaże nam po krótkim takim właśnie doświadczeniu rozstać się z owym umartwieniem, aniżeli trwać w takiej sytuacji, która przynosi coraz więcej zła w naszym życiu duchowym czy międzyludzkim. W naszych modlitwach, ćwiczeniach i ćwiczeniach duchowych roztropność zaprowadzi ład i umiarkowanie stosownie do naszego stanu. Nie dopuści do jakiejkolwiek łapczywości czy jakiejś trwogi wobec zadań, które będą nas
czekać. Potępi wszelki niezrównoważony zamiar, nawet gdy będzie chodziło o cnotę, oraz położy kres takiemu chciwemu pożądaniu darów duchowych. Wytrąci z rąk naszych książki zbyt dla nas wysokie, budzące w nas skrupuły czy niepokój. Szczególną uwagę zwróci na nasze powołanie, gdyż wybór stanu, w którym by się nie miało wytrwać, może spowodować wiele problemów w życiu duchowym. A więc zobaczmy, cnota roztropności jest konieczna do rozwoju duchowego, po to, abyśmy mogli się cieszyć dobrymi owocami. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za oglądanie kolejnego odcinka Duchowego Przewodnika. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, jak również do subskrybowania kanału Katolickiej Telewizji Serbinów. Jeżeli chcecie otrzymywać powiadomienia o kolejnych filmach, to kliknijcie w dzwoneczek. Do zobaczenia już za tydzień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.